Dobrze, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 54, /56, /14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia oświadczenia powiatowi Kruszkowskiemu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Ta uchwała została wcześniej omówiona. Proszę o ciszę. I była spora dyskusja w tym temacie. Zostały zwiększone środki na wykonanie ulicy, chodnika ulicy Długiej. Pan burmistrz, żeby tę uchwałę zredagował, poinformował. Czym był problem? Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, to proszę o zadawanie pytań. Nie ma pytań, w związku z tym zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Do czytania projektu uchwały i głosowania. Panie Aniu, oddaję Pan głos. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie zmiany uchwały nr 56/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej powiatowi Kruszkowskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 56/556/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 roku paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie. 2. Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się kwotę 484 tysięcy złotych zapisaną pod listą porządkową 2.2.j w dziale 600 rozdziale 614 paragraf 60-50 uchwały budżetowej. Paragraf 2. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy z 27 lipca 2014 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Kruszkowskiemu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyraża się wójtowi gminy Raszyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 9 osób za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 3 osoby wyszły przed głosowaniem. Nie, podobno nie Panom, ale robimy sobie przerwę.